Cześć, miło na wejściu, wita nas Bronizo, twórca tego pięknego oto posągu. Spójrzcie tylko, jak pięknie prezentuje się on na dziedzińcu. Chłop musiał się wiele napracować, ale to tylko jedno z jego dzieł. Ja jestem Patryk Raven i dziś pozwiedzamy nieco serwer ozaru.pl. No po prostu chcę was zachęcić do wspólnej gry. Oglądajcie. Jak wiecie, Vintage Story to taki rozbudowany Minecraft. W trybie Survival rozbudowa i osiągnięcie czegoś w grze może zabrać wam wiele godzin z życia. Pomyślcie sobie, że są serwery takie jak ten, gdzie przy rozważnym podziale zadań można w krótszym czasie zrobić wiele, wiele więcej. Pokazuję wam urywki z mapy. Pokazane obiekty oddalone są od siebie po kilkanaście tysięcy bloków, są więc bardzo daleko. Mówiąc krótko, dla każdego znajdzie się tu miejsce. Gracze chętnie łączą się tu w grupy, ale znajdą się tu też tacy, co preferują grę solową. I tak na serwerze powstało wiele wiosek i zamków. Większość z nich połączone zostały długimi, przyzdobionymi drogami. Ale wróćmy do początku. Swoją przygodę rozpoczynamy w tym wielkim budynku. Na zewnątrz zauważymy ścianę z regulaminem, a w środku coś w rodzaju wielkiego pokoju biesiadnego. Są stoły i dywaniki, ogromny piec, skrzynie i sporo kwiecistych ozdób. Jako że na serwerze wprowadzono walutę, możemy przyspawnie znaleźć bank z monetkami i zębatkami. To co zostanie przez ciebie pozbierane może zostać zhandlowane u innych graczy lub NPC-tów. Nie musisz się mocno bać o swój majątek. Działa tutaj system claimów. Łatwymi komendami zabezpieczysz swój domek i przedmioty. Nie znaczy to jednak, że jest bezpiecznie. PvP jest włączone. Każdy może cię zabić i okraść. Konieczne jest zatem noszenie odpowiedniego ekwipunku. No ale o co chodzi z tym całym filmem? Właśnie, przechodzimy do sedna, czyli do tego, co cenię sobie najbardziej – kreatywności i twórczości. Grając solowo ma się często ograniczone pomysły. W momencie, gdy spojrzysz na to, co tworzą inni, twój umysł otwiera się. Nagle okazuje się, że możesz stworzyć znacznie więcej. Mój faworyt to pomnik Kruka. Stoi on na środku daleko położonego miasta Ravenburg. Łapiecie dowcip, kruczy kanał, kruk, Ravenburg, śmiechłem. Ale to nie tylko pomnik, w piedestale pod pomnikiem wyryto tekst. Słońce, przyjaciółka księżyca z południa, zarzuciła prawą rękę na brzeg nieba, nie wiedziała, gdzie ma swoje pałace. Gwiazdy nie wiedziały, gdzie są ich miejsca, a księżyc nie wiedział o mocy, którą posiadał. I wtedy wszelkie władze zajęły miejsca na tronach losu. Tak więc tutaj nie tylko zbieramy, krawcimy i budujemy, możemy tworzyć historię, lore świata, dzielić się nim i współtworzyć z innymi. Mam nadzieję, że do tej pory odpowiednio zachęciłem was do Vintage Story. Rzućcie jednak okiem na pozostałą twórczość graczy. Stworzono karczmę i to nie byle jaką. Zwróćcie uwagę o tę dbałość o szczegóły. Przyzdobione stoły, ręcznie stworzony kufel do piwa, w sumie to dwa, bo drugi z wylaną zawartością, blaty z szufladami, butelki czy też blat barmana ze schowanym mieczem. W innych miejscach znajdziemy pomysłowe herby, zdobione ołtarzyki z bogactwem, ręcznie wykonane butelki z wyskokową zawartością. No, każdy z graczy ma też swój pomysł na zbudowanie i zagospodarowanie przestrzeni w kuźni. Powstają miasta, porty i statki, a w statkach łóżka, zbroje i skarby. A jeśli o skarbach mowa, to lepiej, żebyście nie trafili do takich mrocznych katakumb jak ta. Jeśli chcesz pochwalić się swoją twórczością, to pisz do mnie na Discordzie. Wysyłajcie filmiki lub zdjęcia. Na ten odcinek to tyle. Subskrybujcie. Wszystkie przydatne linki macie w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.